Gmina Wisznice w ubiegłym roku podpisała umowę na e, taki duży projekt rewitalizacji gminy Wisznice. Projekt e, na e, ponad 14 milionów złotych, gdzie dofinansowanie e, wynosi ponad 10 milionów. I mimo tego, że mamy ciężki rok, e, że tak naprawdę nie wiadomo, czy jak to się poukłada, bierzemy pod uwagę to, że będziemy rezygnowali z niektórych inwestycji, e, to te inwestycje realizowane w ramach tego projektu muszą być zrealizowane. Ponieważ jest to projekt dla nas bardzo istotny i jego główną częścią jest rewitalizacja, modernizacja tego oto budynku, budynku w którym ma powstać zakład opiekuńczo-leczniczy z miejscami hospicyjnymi. Będzie tu 70 łóżek, z czego 55 to będą łóżka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 15 łóżek hospicyjnych. Jesteśmy po przetargu, przetarg wyszedł bardzo pozytywnie dla gminy Wisznice. Na 5 milionów 600 tysięcy została podpisana umowa z wykonawcą z radzenia Podlaskiego. W tej chwili firma rozpoczyna realizację tej inwestycji i mają wykonać w ciągu 10 miesięcy. Ja liczę nawet, że ta inwestycja zostanie wykonana w czasie szybszym. Ona się troszeczkę Ślimaczy też. Z tego względu liczyliśmy na to, że wcześniej wystartuje, ale musieliśmy przeprojektować ten budynek, ponieważ e, budynek był przygotowywany przez. E, przez przedsiębiorcę, jako centrum rehabilitacji, które ma zupełnie inne wymiary wewnątrz. też nie było przewidzianych tylu sal łóżkowych, to wszystko musiało być przeprojektowane. Zaprojektowana tutaj musiała być winda, została zaprojektowana również kaplica. Tak, żeby to był zakład opiekuńczo-leczniczy z prawdziwego zdarzenia. Jest to bardzo istotny dla nas projekt. Po pierwsze. Z tego powodu, że będą tutaj miejsca pracy. Liczymy, że finalnie, w momencie, kiedy obłożenie będzie prawie pełne, bo nigdy pewnie pełne nie będzie, to znajdzie tutaj pracę 55 osób. Przede wszystkim pielęgniarki i opiekunowie medyczni, ale też troszeczkę innego personelu. Także miejsca pracy i zdecydowanie najważniejszy projekt, projekt, który przekracza 50% tego budżetu na, na realizację całego projektu, dolicając to, że za 1 700 ten budynek w stanie no, prawie surowym odkupiliśmy i licząc, że za ponad milion zostanie dokupione wyposażenie, ten projekt to będzie projekt prawie 9, 9 milionowy. I, I ta główna część dużego projektu rewitalizacyjnego gminy Wisznice. Oprócz tej inwestycji, oczywiście, przewidzieliśmy trzy inne, mniejsze inwestycje. Jedna z inwestycji to jest inwestycja budowy takiego centrum socjalnego. To trudno nazwać, może centrum, ale budynku socjalnego na stadionie w Wisznicach, ponieważ w tej chwili, poprzez to, że mamy takich zawodników jak Lewandowski, do piłki nożnej naprawdę garnie się bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci. I my na stadionie mamy fatalnie wyposażony. wyposażony. To jest budynek z lat 80., który absolutnie nie powinien w takiej formie, w jakiej istnieje, funkcjonować. I zdecydowaliśmy się na to, że zmodernizujemy ten budynek. Jest to drugi budynek, który w ramach projektu rewitalizacji będziemy robili. Trzeci budynek to jest budynek, w którym powstanie pięć mieszkań socjalnych. Problemem Wisnic to są również mieszkania socjalne i ich brak. Więc budujemy na bazie jednego, jednego z domów, naszych domów komunalnych, taki budynek, w którym będzie pięć mieszkań. Mieszkania różne. Dwa duże mieszkanie dla rodzin, dwa, dwie kawalerki, jedno mieszkanie średnie. To będzie budynek na ulicy Polnej. I myślę, że te dwa budynki, przetarg z, będzie wkrótce zorganizowany. One zostaną zrealizowane, myślę, że do, do połowy przyszłego roku. Natomiast budynkiem, na które ogłoszony jest w tej chwili przetarg i w piątek będziemy otwierali oferty. Także rozstrzygniemy ten przetarg w ciągu, myślę, że miesiąca. Jest modernizacja budynku w centrum Wisznic. W tym budynku przede Wszystkim powstaną e, mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych, które będą. E podlegały pod środowiskowy dom samopomocy, e, powstanie też e, bardzo malutkie kino, bo to w, w zasadzie malutka sala kinowa taka na 30 osób. W to, to też tradycja, tutaj raz w miesiącu przyjeżdżało kino objazdowe i e, właśnie w tamtym budynku miało miejsce, miały mie miejsce seanse kina objazdowego, więc chcieliśmy nawiązać do, do tradycji i, i takie kino, kino, to trudno nazwać kinem. Po prostu mała salka kinowa właśnie w tamtym miejscu powstanie. Będzie tam też sala do, do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Będą gabinety rehabilitacyjne. Też ta sala będzie mogła być wykorzystywana przez innych mieszkańców. Na przykład wiele kobiet popołudniami ćwiczy przy instruktorze, więc takie ćwiczenia będą mogły się również tam, tam odbywać. W tamtym budynku Również będzie zlokalizowana e, toaleta publiczna, która zawsze miała miejsce, była w Wisznicach, natomiast w tej chwili od dwóch lat takiej toalety nie ma i tu mieszkańcy mi zwracają uwagę, wręcz pytają e, Panie Wójcie, kiedy e, będzie toaleta, bo rzeczywiście jest ona potrzebna. W tamtym budynku właśnie będzie również ogólnodostępna, całodobowa to, toaleta publiczna. Także też uważam, że tamten budynek zostanie zmodernizowany do maja przyszłego roku. I te trzy inwestycje, tych trzech budynków, stadion, ulica Polna, mieszkania socjalne i ten budynek w centrum Wisznic, to jest kwota 5 milionów złotych. I tak jak mówiłem, ta inwestycja, ten projekt rewitalizacji, e, nawet mimo trudnego roku, może trudnych lat, bo, bo naprawdę takiego e, kryzysu, myślę, że. E, że nie przeżywaliśmy od wojny. I liczę się z tym, że budżet gminy będzie w tym roku na pewno budżetem, nawet mogę przewidywać, że do e, kilku ładnych procent, do ponad miliona niższym dochodowo, ale musimy sobie z tym poradzić. E, tak jak mówiłem, pewnie zrezygnujemy na pewno z niwisznic, na pewno z takich wydatków, z których możemy zrezygnować, być może z niektórych inwestycji, e, ale akurat projekt rewitalizacji musimy zrealizować, bo. E, to jest projekt naprawdę rozwojowy, który daje nam miejsca pracy i z tego projektu nie zrezygnujemy.